Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Agnieszka Linga Słoniewska Magdalena Łoniewska Kiedy nadejdzie burza Czyta Przemysław Bargiel Bycie sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić cię kimś innym jest największym osiągnięciem. Ralph, Waldo Emerson Prolog Dom dziecka dla wielu był zarówno ratunkiem, jak i piekłem. Młodsze dzieci miały szansę na nowy dom, na spokojne wychowanie. Jednak starsze czekały jedynie na moment osiągnięcia pełnoletności, chwilę, gdy zostaną skazane tylko na siebie. To jednak nie było zmartwieniem ośmioletnich Eryka i Piotra. Odkąd obaj chłopcy poznali się w bidulu, stali się wręcz nierozłączni. Nie potrzebowali nikogo w swoim życiu. Wspólnie bawili się i wspólnie uczyli. Oszukujesz, krzyknął niski blondyn z zielonymi oczami, gdy ponownie dostał w twarz śnieżką. Nie da się oszukiwać w bitwie na śnieżki, powiedział ze śmiechem chłopiec z blizną na twarzy, podając rękę rykowi, aby pomóc mu wstać. Nie? A ty jednak oszukujesz. Ten zaśmiał się pod nosem i dźwignął się na nogi. Otrzepał ubrania ze śniegu i zaraz ruszył za najlepszym kumplem w stronę budynku na Parkowej we Wrocławiu. Dziś są adopcje. Mruknął Piotr wyraźnie niezadowolony i spojrzał na Blondyna. Nie cieszysz się? Może znajdziemy nowy dom? Eryk szturchnął kolegę w bark, aby poprawić mu humor. Jednak Piotr nie podzielał jego entuzjazmu. Mój dom jest tam, gdzie ty, Eryk, burknął cicho, ściągając w holu kurtkę, po czym usiadł na kanapie i z kwaśną miną wbił wzrok w okno. Nie rozdzielą nas, jesteśmy jak bracia, zawsze będziemy razem. Blondyn uśmiechnął się delikatnie i zaraz usiadł koło przyjaciela. No już, nie miej takiej miny, chodźmy na obiad. Zgłodniałem od tego mrozu. Po obiedzie dzieci jak zwykle zajęły się zabawą w świetlicy. Chwilę później jedna z opiekunek wprowadziła do pomieszczenia młode małżeństwo. Tutaj nasi podopieczni spędzają czas wolny, chociaż w taką pogodę najmłodsi wolą przebywać na dworze. To żywiołowe dzieci, mimo braku miłości w ich życiu, są bardzo emocjonalne. Szybko się przywiązują i potrafią ze sobą dogadywać, ze względu na podobieństwo przeżyć. Kobieta uśmiechnęła się serdecznie i spojrzała na małżeństwo, które kucnęło przy bawiących się dzieciach. Jedynie Piotr stał z boku, przyglądając się Erykowi z zazdrością w oczach. Ładny blondynek zawsze przyciągał do siebie ludzi. Był rozmowny i otwarty, żywe przeciwieństwo kolegi. Tak było i tym razem. Otwartość i przyjazne nastawienie Eryka momentalnie ujęły młode małżeństwo. Od tamtego dnia para zaczęła regularnie przyjeżdżać na spotkania z chłopcem, który również bardzo szybko się do nich przywiązał. Eryk nie pamiętał, jak to jest mieć rodzinę, nie znał ciepła, które teraz otrzymywał, dlatego błyskawicznie do niego przywykł i poczuł, że chce odczuwać miłość rodzicielską. Jego entuzjazmu nie podzielał jednak Piotr, który czuł palącą go od środka zazdrość. To nie jego mieli adoptować. To Eryk miał zniknąć z bidula, a on miał ponownie zostać sam. I wreszcie nadszedł ten dzień. Dzień pożegnania. Eryk był już spakowany i czekał na swoich nowych rodziców. Jego biologiczni rodzice zginęli w wypadku, gdy chłopiec skończył trzy lata. Teraz miał osiem i w końcu trafił na nową rodzinę, którą okazało się małżeństwo Burzyńskich, Anna i Jeremi. Eryk od razu poczuł kiełkującą miłość w stosunku do tych trzydziestolatków, którzy nie mogli mieć własnych dzieci. Jedynie fakt, że w domu dziecka nadal pozostawał Piotr, mącił jego radość i pełne optymizmu myśli. Ale ostatnio przyjaciel zaczął go irytować. Cały czas kreślił przed nim czarne scenariusze. Pewnie będą cię bić. Straszył, kiedy leżeli już w łóżkach. Dlaczego tak mówisz? Eryk od razu się spiął. Bo zawsze tak jest. Najpierw są mili, a potem wyciągają pas. Albo potłuczoną butelkę po piwie. Piotr bezwiednie przejechał palcem po głębokiej bliźnie szpecącej prawy policzek. Pani Ania jest bardzo miła, a Jeremi zabawne. Eryk bronił swoich nowych rodziców. Albo ona zajdzie w ciążę, urodzi własne dziecko, a ciebie znowu odda. Piotr śmiał się szyderczo. Pieprzysz głupoty! Eryk się zdenerwował. Zawsze będziesz znajdą. Ale to mnie adoptują, a nie ciebie. Eryk w końcu nie wytrzymał. To ty tutaj zostaniesz, a ja będę miał swój pokój i swoje łóżko. Ty głupi gnoju! Piotr rzucił się na Eryka i zaczęli się szamotać. Dwaj koledzy, którzy spali z nim w pokoju, zaczęli krzyczeć. Przybiegła wychowawczyni i rozdzieliła byłych już przyjaciół. Kiedy na drugi dzień Eryk wyjeżdżał do swojego nowego domu, nigdzie nie widział Piotra. Mimo wszystko chciał się z nim pożegnać, ale chłopaka nie było. Nie wiedział, że szczupły, ciemnowłosy chłopiec. Siedział na poddaszu i przez małe okienko obserwował z góry, jak jego najlepszy przyjaciel odjeżdża ze swoją nową rodziną. Pocierał mechanicznie bliznę, szarpał skórzaną bransoletkę na nadgarstku i płakał, sycząc przez zęby. Spotkamy się jeszcze. Spotkamy. Rozdział pierwszy. Sanach. Nic dwa razy. Runda szósta okazała się decydująca. Storm był już zmęczony, jego przeciwnik, diablo, także. Ta walka obydwu pięściarzy bardzo wyczerpała. Trener wykrzykiwał komendy, Storm wiedział, że musi teraz to zakończyć, bo czuł niepokojące drżenie wszystkich mięśni. Poza tym rozbity w czwartej rundzie łuk brwiowy mógł się ponownie otworzyć, a wówczas sędzia pewnie zakończyłby walkę. Podbiegł do przeciwnika, ugiął się lekko, zrobił zmyłkę i zasadził swój pokazowy cios hakiem w podbródek. Diablo zareagował w pół sekundy za późno. Pięść spadła na jego twarz. Zawodnik zatoczył się, zachwiał i opadł na linach. Tłum szalał. Trener, asystent. Cały team Storma skakał z radości. Sędzia rozpoczął liczenie. Diablo chciał pokazać, że jest ok, ale. Ponownie się zatoczył i upadł na plecy. Sędzia zakończył walkę przez K.O. w szóstej rundzie. Storm oddychał ciężko, ale czuł wszechogarniającą radość. Adrenalina pompowała krew. Serce biło jak szalone. Jest, jest, mamy to. Trener Aleks Jakubszak i jego wierny asystent, a także tejpownik Storma, Andrzej Kareński, wściskali Storma, wycierali mu twarz. Dawali wodę do picia. Storm spojrzał na siedzącą w pierwszym rzędzie Arlette, która oczywiście nagrywała story na swój Instagram. Pewnie dzięki tej storce znowu przybędzie jej kilkaset followersów, pomyślał. Prowadzący uspokoił tłum. Sędzia wszedł na ring i stanął pomiędzy dwoma zawodnikami. Ceremonia zakończenia walki o Mistrzostwo Świata w Federacji WBS na gali boksu narodowego we Wrocławiu właśnie się rozpoczynała. Decyzją sędziego, mistrzem świata w kategorii ciężkiej, poprzez nokaut, zostaje Eryk Storm-Burzyński. Ogłosił podniecony swoją rolą prowadzący ringowy konferansjer. Rozległ się aplauz widzów. Sędzia założył pas mistrzowski Erykowi, pogratulował mu, potem to samo zrobił Diablo, który nie wyglądał na szczęśliwego, co oczywiście było zrozumiałe. Ale to był boks zawodowy: walki o ogromne pieniądze, i nawet jak się przegrywało, to także miało się swoją wygraną w postaci zakontraktowanej stawki. Później, przy głośnych dźwiękach muzyki na wejście, Storm zszedł z ringu. Odprowadzany głośnym dopingiem widowni. W szatni wziął prysznic, potem się ubrał, przyjął kolejne gratulacje od ludzi ze swojego teamu i około dwudziestej trzeciej wszyscy ruszyli do modnego klubu Prozak, aby świętować zwycięstwo w wipowskiej loży. W luksusowej BMC Arletta uśmiechała się szeroko i robiła niezliczone zdjęcia. Daj spokój, mam obitą twarz, nie rób mi tyle tych fotek. Eryk pokręcił głową. Siedział z tyłu wraz z dziewczyną, a jego kierowca wiózł ich ze stadionu do klubu przy wrocławskim rynku. Przestań, to przecież jest super. Niech zobaczą, jak wygląda bokser po walce. Nawet z siniakami jesteś przystojny. Ale możesz trochę odpuścić. Erik westchnął, czując, że jest cholernie zmęczony. Och, wiesz, że to moja praca. W ostatnim miesiącu miałam trochę spadków. Teraz znowu się ruszyło dzięki twojej walce. A po dzisiejszym to licznik cały czas idzie w górę. To dobrze, cieszę się, odparł mechanicznie Eryk, patrząc na mijane ulice. Ja też. Arletta piszczała jak dziecko. Mężczyzna westchnął i oparł się o skórzany zagłówek. Zapowiadała się długa noc. Impreza ciągnęła się dla niego w nieskończoność. To nie tak, że nie cieszył się z wygranej, wręcz przeciwnie, jednak po walce marzył jedynie o prysznicu i pójściu spać. Tymczasem dopiero około drugiej w nocy dane mu było odpocząć po tak wyczerpującym dniu. Erik nie lubił długo spać, lecz tym razem obudził się po południu. Ziewnął szeroko, przecierając twarz dłonią. Widząc, która jest godzina, Niemrawo zwlókł się z łóżka i ruszył powolnym krokiem pod prysznic. Chłodna woda spłynęła po jego wciąż spiętych mięśniach, działając w tym momencie kojąco. Nigdy nie był miłośnikiem długich, gorących kąpieli, w przeciwieństwie do Arletty, która często po swoich porannych ablucjach nie zostawiała nawet grama ciepłej wody. Storm włożył czysty dres na wilgotne po prysznicu ciało. I wszedł do salonu, gdzie dziewczyna nagrywała właśnie nowe story z malowniczo wyglądającym zdrowym posiłkiem. Zaraz jednak odłożyła talerz na bok, aby otworzyć aplikację glowo, zapewne z zamiarem zamówienia pizzy. Eryk pokręcił głową z politowaniem i usiadł obok. Będziesz to jadła? mruknął jakby od niechcenia i wskazał gestem talerz z owsianką i owocami. Nie możesz to wyrzucić. Arletta nawet na sekundę nie oderwała wzroku od telefonu. Po pomieszczeniu rozchodził się jedynie dźwięki i paznokci odbijających się od ekranu. Wiesz dobrze, że nie lubię marnowania jedzenia. Sięgnął po talerz i zaczął jeść owsiankę, która, jak na danie przygotowane przez Arlettę, nie była wcale taka zła. Spójrz, które! Pisnęła uradowana dziewczyna, pokazując mu zdjęcia paznokci. Te czarne, burknął pod nosem, wyraźnie bardziej zainteresowany konsystencją owsianki. Jedne i drugie są czarne. Ksawery mówił mi, że Ksawery był menadżerem Arletty i w sumie Eryk lubił gościa, ale czasami oboje niemożebnie go irytowali. To te pierwsze. Arletta nie znam się na paznokciach. Nie pytaj mnie o takie rzeczy. To tak, jakbym zapytał się ciebie, czy lepsze są szczęki Leon-1947 czy Opro. Co? Dziewczyna spojrzała na Eryka, jakby co najmniej mówił do niej w innym języku. No właśnie. Mężczyzna dokończył posiłek i nieco ociężale wstał z miejsca, by po chwili wstawić miskę do smywarki. Jadę do klubu. Muszę trochę popływać, żeby nie dopuścić do zakwasów w mięśniach. Chcąc uniknąć kolejnej rozmowy z Arletą, wziął do ręki kluczyki od samochodu i czym prędzej wyszedł z mieszkania. Jadąc przez miasto, rozmyślał nad swoją walką. Niezależnie od tego, czy wygrywał, czy też przegrywał, zawsze wypominał sobie w głowie błędy, które popełnił, ruchy, które mógł wykonać, a przez adrenalinę o nich zapomniał. Na światłach cicho przeklął, niechętnie się zatrzymując, i pogłośnił lecącą akurat w radiu piosenkę Sanach. Nic dwa razy. Że też muszą nagrywać piosenki, aby dzieciarnia znała wiersze. Zaśmiał się pod nosem, zgrabnie parkując tuż pod klubem. Wysiadł z samochodu, wyciągnął z bagażnika torbę z rzeczami, którą zawsze woził. Wszedł do klubu i już na samym wejściu zrozumiał, że coś jest nie tak. Mimo otwartych drzwi światła były zgaszone, a sala ewidentnie nieogarnięta po ostatnim dniu. Co jest? Erik zapalił światło i udał się na zaplecze. Andrzej, bomba tutaj spadła? Mruknął, rozglądając się za swoim kumplem. Zauważył go dopiero, gdy spojrzał w dół. Kurwa. Momentalnie rzucił torbę i klęknął przy ciele swojego tajpowinka. Głowa mężczyzny była rozwalona, cała pokryta krwią, która teraz znalazła się również na dłoniach boksera. Eryk sprawdził tętno mężczyzny, jednak nie wyczuwając absolutnie nic, zacisnął mocniej szczękę. Kurwa, kurwa, kurwa! Zszokowany uderzył z całej siły w ziemię, drugą ręką wyciągając pośpiesznie telefon z kieszeni. Cholera, jaki to był numer! Przygryzł zdenerwowany wargę. Tak samo jak robił to w dzieciństwie, w stresujących i trudnych dla niego momentach. Zaraz jednak wybrał numer i przyłożył telefon do ucha. Numer alarmowy 112, w czym mogę pomóc? Na sam ten dźwięk Eryk przełknął nerwowo ślinę, zapominając wręcz, po co dzwoni i co ma powiedzieć. Chyba... Chyba doszło do morderstwa. Rzucił po chwili zduszonym głosem. On... Tęskniłem za nim każdego dnia. Czułem się tak, jakbym stracił połowę siebie. Kiedyś czytałem, że bliźnięta są ze sobą tak mocno związane, że kiedy jedno znika, drugie odczuwa to jako dolegliwość niemalże fizyczną. Ja właśnie tak cierpiałem. Jakby ktoś wyrwał kawałek mnie. Rozdział drugi. Justin Bieber, featuring Kławo. Intentions. Kamil Wilman, podkomisarz wrocławskiej policji, siedział w pokoju wydziału do walki z terrorem kryminalnym i pisał raport z ostatniej dziesiony. Co w żargonie firmowym oznaczało ni mniej, ni więcej, tylko kradzież z pobiciem. Jego partner Jurek Krawczyński pojechał na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej, żeby uczestniczyć w sekcji wodnika szuwarka, czyli topielca, który mógł być poszukiwanym przez nich od trzech miesięcy kolesiem podejrzanym o zabójstwo. Niech ten szuwarek okaże się naszym trupem. Zamkniemy sprawę i po bólu, powiedział Jurek, wychodząc z firmy. Kamil miał nadzieję, że tak będzie. Teraz chciał jak najszybciej skończyć ten główniany raport i pojechać do mieszkania na polance. Dzisiaj jego eks miała wpaść po resztę rzeczy i wolał przy tym być. Jednak gdy już kończył raport, do ich pokoju wparował przełożony inspektor Alfred Morawski i rzucił krótko: Willi, macie trupa. Wydzwoniłem już krawca. On tam zmierza. Gdzie ten trup? Morawski pokręcił głową. I tu się robi kurwa ciekawie. Klub bokserski Storming. Czy to? Kamil uniósł rękę i podrapał się po jednodniowym zaroście. Tak to klub Eryka Burzyńskiego, naszego mistrza. I to on znalazł ciało. Zajmijcie się tym i ustalcie, co i jak? Bo jak się nam prasa zwali na łeb, komendant mi go urwie. Kamil zamknął plik z raportem w wiekowym komputerze z odzysku i wybrał numer swojego partnera. Jurek, jedziesz do tego zwłoka? Poinformował kumpla o nowej sprawie. Jednocześnie wciągał na siebie skórzaną kurtkę, przytrzymując ramieniem komórkę przy uchu. Będę za jakieś pięćdziesiąt minut. To jest na Krzykach? Tak, niedaleko Racławickiej. Ja tam dojadę w jakieś dwadzieścia, no trzydzieści minut. Kamil poprawił broń, schował odznakę i wyłączył komputer. A jak z szuwarkiem? Trochę napuchnięty, ale to chyba on. Miał obrączkę i tatuaż naszego gościa. Ale konkrety za tydzień. Zawsze trzeba kurwa na wszystko czekać. Willy, co ty? W firmie wszystko robi się błyskawicznie. Jurek zarechotał. Chyba opierdol od góry. A, to na pewno. Dobra, spadam. Widzimy się w tym klubie. Kamil wsiadł do służbowego, dziesięcioletniego pasata, włączył niebieskie światła bez sygnałów, aby ułatwić sobie przejazd przez miasto i ruszył na południe Wrocławia. Po drodze zadzwonił do Sandry, swojej byłej żony. Hej, nie dam rady przyjechać, mam wezwanie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Kobieta westchnęła. Kamil pamiętał, jak w czasie ich czteroletniego małżeństwa kilkukrotnie wystawił ją do wiatru, nie przychodząc na umówione spotkania, wypady do znajomych, kina, teatru, gdyż miał właśnie kolejne krwawe sprawy na głowie. W sumie nic dziwnego, że nie byli już małżeństwem, ale nie tylko dlatego. Teraz jednak nie miał czasu, aby się z tym szarpać. Zresztą, już nie musiał. Zabierz co uważasz i wrzuć klucze do skrzynki. powiedział szybko, wyjeżdżając na podwale. Wezmę tylko moje ulubione książki i ten komplet filiżanek, który dostałam od mojej siostry. Odparła spokojnie jego ex. Możesz zabrać co tam chcesz, muszę kończyć. Przerwał krótko i rozłączył się. Naprawdę nie miał na takie dyskusje ani czasu, ani ochoty. Kiedy po niecałych 30 minutach podjechał pod klub, zobaczył stojącego w drzwiach wysokiego, dobrze zbudowanego blondyna, którego znał z telewizji, internetu i z walki, na której kiedyś był w hali Stulecia. Od lat pasjonował się boksem i z uwagą śledził karierę Storma. Marzył o spotkaniu z nim, ale niekoniecznie w takich okolicznościach. Sportowiec był bardzo zdenerwowany. Chodził wzdłuż pasażu prowadzącego do klubu, rozmawiał z kimś przez telefon i wyglądał na mocno wzburzonego. Gdy dostrzegł niebieskie światła w podjeżdżającym samochodzie, zakończył połączenie i utkwił wzrok w wysiadającym kamilu. Ten zwrócił uwagę na oczy boksera. Były przenikliwie zielone, otoczone długimi rzęsami. Kamil przez moment pomyślał, że w ogóle nie pasują do postury tego faceta. A także do tego, że zawodowo zajmuje się on obijaniem twarzy innym gościom. Podkomisarz Kamil Wilman. Machnął od znakom przed stojącym na podwyższeniu mężczyzną. Gdy się z nim zrównał, okazało się, że są prawie równi wzrostem. Kamil mierzył 1,88 m, zatem Burzyński musiał mieć nieco ponad 1,90 m. Wydział do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw. Dokończył prezentację. Eryk Burzyński. Ale że od razu z terrorem? Semantyka. Gdzie jest ofiara? W środku. To mój tejpownik. Asystent trenera. Zajmował się mną przed walkami, owiał ręce i wiem, czym zajmuje się tejpownik. Przerwał mu Wilman. Imię i nazwisko ofiary? Wyciągnął notes i długopis. Andrzej Kareński. Ile miał lat? Chyba trzydzieści. Głos Burzyńskiego nie zadrżał. Kamil spojrzał na zawodnika. Storm faktycznie był całkowicie wytrącony z równowagi. Policjant zorientował się, że może zbyt ostro podszedł do człowieka, który właśnie znalazł zwłoki kogoś, z kim pracował. Czasami łapał się na tym, że pracę traktuje mechanicznie, ludzi tak samo, jakby już całkowicie wyzbył się wszelkich uczuć. A może tak właśnie było? Dobrze, proszę tu poczekać. Niczego pan nie ruszał? Nie. Szedłem tylko do środka, a on tam leżał. Sprawdziłem puls i tyle. Wezwał pan pogotowie? Tak, od razu. Już nie musiał kończyć, bo pojawiła się karetka. Proszę tu zostać. Zarządził oschłym tonem kamil. Włożył rękawiczki i wszedł do środka. Denat z krwawą miazgą zamiast głowę. Leżał na podłodze. Niedaleko obok drewnianego regału z pucharami spoczywało niewątpliwie narzędzie zbrodni. Puchar mistrza Europy w boksie zawodowym, który Storm zdobył kilka lat temu. Kamil cofnął się i w tym momencie do środka weszli ratownicy medyczni. Spojrzeli na leżącego człowieka, a potem na kamila, który machnął im odznaką. Nic tu po nas, odezwał się jeden z ratowników. Wezwijcie lekarza ostatniego kontaktu. Stwierdźcie zgon. Zaraz przyjadą nasi. Faktycznie, za jakieś pięć minut pojawił się Dream Team. Czyli biegły lekarz w osobie doktora Karola Kosteckiego. Technicy, fotograf. Czekano jeszcze na prokuratora. Kamil podszedł do nich i przywitał się. Siema, Willy. Doktor podał mu rękę. Co tu mamy? Samobójstwo? Jeśli nadział się na to trofeum i to kilka razy, to tak, odparł poważnie Wilman. A miał to być dobry tydzień. Bo jak poniedziałek zaczyna się spokojnie, to znaczy, że zło pierdolnie znienacka. Zawsze tak jest. Kostecki pokręcił głową z niesmakiem. Idę. Poczekam na procka w środku. Dajcie znać, jak coś ustalicie. Rzucił kamil gdzieś w powietrze i skierował się do wyjścia. Kiedy znalazł się na zewnątrz, zobaczył swojego partnera, który odpytywał Storma. Ten był w równym stopniu wkurzony, co załamany. Popatrzył na Kamila i pokręcił głową. Wszystkim będę musiał powtarzać to samo? W jego głosie dało się słyszeć irytację. Być może odezwał się Jerzy. My jesteśmy tu po to, aby zadawać pytania, a Pan po to, aby odpowiadać. Zginął mój człowiek, członek ekipy, kolega. Mam prawo czuć irytację. A my musimy ustalić, kto za tym stał. A był Pan tam sam i partner Wilmana się zapędził. Sugeruje Pan, że ja miałbym. Storm wyglądał na zdrowo wkurzonego. Jerzy znany był z tego, że nienawidził facetów większych od siebie. Może oprócz Kamila. Ale wkurzać mistrza wagi ciężkiej, niemądre zagranie. Ja? Nie mam wrogów. Burzyński zmarszczył ciemne brwi nad jadejtowymi, teraz wyraźnie podkurwionymi oczami. W końcu użyto pana trofeum. Bo było pod ręką? Eryk pokręcił gwałtownie głową. Nie mam pojęcia o co chodzi. To straszna tragedia dla całego Timu. Sprawdzimy wszystko. W tej chwili to tyle. Ale oto moja wizytówka. Kamil wyciągnął kartonik z kieszeni. W razie czego proszę dzwonić. Dobrze. Burzyński schował wizytówkę do tylnej kieszeni dżinsów. Na pewno jeszcze się do pana odezwę. Nie wątpię. W tym momencie podjechało srebrne Audi, z którego wysiadła śliczna blondynka z dość obfitym biustem, wylewającym się z odważnego dekoltu. Za nią szedł szczupły, niewysoki facet z idealnie przystrzyżoną bródką. Kochanie, co się stało? Blondynka niemalże rzuciła się na storma. Kamil zmarszczył brwi. – Czyżby ujrzał na twarzy sportowca irytację? Ktoś zabił Andrzeja. Odparł cicho Eryk, ściągając ręce dziewczyny ze swojej szyi. Jak to zabił? Odezwał się towarzyszący jej mężczyzna. Przepraszam. Kamil zwrócił się do nich. Podkomisarz Wilman, komenda wojewódzka policji we Wrocławiu. Kim państwo są i skąd się tutaj wzięli? Dziewczyna spojrzała na niego oburzona. Ten z brudką ją wyminął i popatrzył zaczepnie na podkomisarza. To Inan, żyjecie w jaskini? W budynku sprzed pierwszej wojny światowej. Odpowiedział ze spokojem Kamil. W tym samym momencie dostrzegł nieznaczny uśmiech na ustach Eryka. Zaskoczyło go to. Westchnął i zwrócił się do gościa z bródką. Proszę o nazwiska, wyjął notes. Facet chrząknął zirytowany. Xawery Pator, jestem menadżerem Inan. Oznajmił, jakby to było dla wszystkich oczywiste. Wilman spojrzał na dziewczynę, która stukała coś długimi paznokciami w telefon. A pani? Przecież już powiedziałem. Pator się oburzył. To Arletta Pryczek, moja dziewczyna. Burzyński zniecierpliwiony wyminął kobietę i podszedł do Kamila. Ksawery, nie każdy siedzi na Instagramie. Nienawidzę tego nazwiska, burknęła dziewczyna pod nosem. Jestem Inan. Dowiedziałam się o zajściu od Sławka, naszego masażysty, znaczy klubowego masażysty, a on pewnie od trenera. Wzruszyła ramionami. Żeby nie znać czołowej influencerki, która ma 3 miliony followersów na insta, Brudka prychnął i przewrócił oczami. A co to insta? Kamil teatralnym gestem rozłożył ręce i zrobił wielkie oczy. Wie pan, my w tej naszej jaskini niestety tylko trupami się zajmujemy. A to zapewne kiepsko by wyglądało na Insta. Dziękuję. To na razie wszystko. Ruszył w stronę samochodu, zobaczył swojego partnera, który już odjeżdżał, więc kiwnął do niego. Kiedy już dotykał klamki, poczuł, że ktoś do niego dobiega. To był Erek. Panie podkomisarzu, a co z klubem? Biegli muszą skończyć czynności, zabiorą zwłoki i przez kilka dni klub będzie zamknięty. Potem dezynfekcja, sanepit i na nowo go otworzycie. Ale pewnie z miesiąc to potrwa, jak znam życie i nasze urzędy, odparł spokojnie Kamil. Kurczę, to. No tak, rozumiem. Eryk pokiwał głową. Będzie pan musiał na razie znaleźć sobie inne miejsce do treningów. Jasne, to. Da mi pan znać, co dalej? Znowu bokser świdrował Kamila przenikliwym spojrzeniem. Oczywiście, pozostańmy w kontakcie. Eryk uśmiechnął się kącikiem ust i Kamil miał wrażenie, że coś błysnęło w jego tęczówkach. Wymamrotał pożegnanie i wsiadł do samochodu. Odjechał spod klubu, czując jak mocno bije mu serce. Co go w równym stopniu wkurwiło, jak i szokowało. On. Przyjeżdżali i odjeżdżali. Kiedy tylko patrzyli na moją poranioną twarz, widziałem w ich oczach przestrach, niesmak, współczucie. Wkurzało mnie to i sprawiało, że robiłem im na złość, jakbym od razu chciał ich od siebie odrzucić. Jakbym chciał sprawić, że nie tylko. Odstręczy ich ode mnie ta cholerna blizna, ale cała moja postawa jako dzieciaka z problemami. A takiego, nie dość, że oszpeconego, to jeszcze z popieprzoną głową. Nie chce przecież nikt. Rozdział trzeci Lady Punk i Gromi Sztuka latania Następny dzień zaczął się dość ponuro. Storm nie mógł uwierzyć, że Andrzej został zamordowany. Mężczyzna przetarł twarz dłonią i niechętnie podniósł się z kanapy. Gdy tylko usłyszał krzyki Arlety: Eryk, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Dziewczyna spojrzała z irytacją na Burzyńskiego, który wyraźnie nie chciał z nią nawet dyskutować. Szczerze mówiąc, to nie. No pięknie. Pytałam, jakie buty wkładasz na dzisiejszą imprezę? Arletta odgarnęła swoje długie włosy na bok i usiadła obok Eryka. Bo moim zdaniem powinieneś włożyć te białe z kazara. Będą idealnie pasować do mojej torebki. Eryk spojrzał na nią jak na skończoną kretynkę. Ty jesteś poważna? mruknął już lekko podirytowany i wstał niechętnie z kanapy. Ale o co ci chodzi? Musisz pasować do mnie stylem. Arleta, mój przyjaciel został zamordowany, a ty pieprzysz mi o jakiejś durnej imprezie? Erik wyraźnie, wytrącony z równowagi, podniósł głos. Wciągnął na siebie zwykłą czarną bluzę i wsadził do kieszeni spodni portfel. A ty dokąd? Oburzona dziewczyna spojrzała na niego, gdy właśnie wychodził z mieszkania, jak najdalej od tej szopki. Eryk trzasnął za sobą drzwiami, zbiegł po schodach apartamentowca i skierował się na parking. Kiedy wsiadł do srebrnego Audi, uruchomił silnik i włączył muzykę. Musiał się odciąć. Wiedział, gdzie zrobi to najlepiej, ale najpierw musiał pojechać w jedno miejsce. Niewiele myśląc ruszył w stronę domu adopcyjnych rodziców. Burzyński był z nimi bardzo związany. Byli w dobrych relacjach, bardzo kochał tak matkę, jak i ojca, a odkąd jego tata spadł z drabiny i uszkodził sobie nogę, Eryk był u nich stałym bywalcem, aby pomóc czasami przy drobnych naprawach i obowiązkach domowych. Zatrzymał się przy eleganckim domku na wrocławskich Karłowicach i zapukał lekko w drzwi. Już po chwili ujrzał w nich niską kobietę z czarnymi, lecz już siwiejącymi włosami. Matka uśmiechnęła się ciepło do syna i mocno go objęła. Eryk, słyszałam, co się stało, tak mi przykro. Chodź, skarbie, zjesz zupę, akurat skończyłam gotować. Kobieta poszła do kuchni i nalała do głębokiego talerza sporą porcję zupy. Taka właśnie była. Nieważne, że jej syn był dorosłym mężczyzną, uznanym sportowcem, mistrzem, zarabiającym ogromne sumy za każdą z walk. Kiedy się pojawiał, musiała go nakarmić, przytulić, pocieszyć. Była taka od zawsze i Eryk ogromnie ją za to kochał. Dziękuję. Tata w domu? Chłopak usiadł przy stole i rozejrzał się po salonie połączonym z kuchnią. Jak zwykle panował w nim wprost pedantyczny porządek. Matka Eryka, która pracowała w szpitalu jako neurolog, Miała wręcz obsesję na punkcie czystości i zdrowia. Sam Eryk często się śmiał, że kiedy był dzieckiem, mało brakowało, aby owinęła go w folię bombelkową. Tak siedzi w biurze. W firmie pojawił się jakiś problem. Ojciec chłopaka prowadził własną firmę produkującą kartonowe opakowania i był pracoholikiem. Rzadko kiedy wychodził ze swojego gabinetu, ale jednocześnie uwielbiał przeprowadzać remonty w domu. Miał jednak dwie lewe ręce i w taki oto sposób spadł z drabiny i złamał nogę, gdy próbował wymienić żarówkę w salonie. Jak zwykle, Erik zaśmiał się cicho i zaczął jeść domowy obiad. Synu, powiedz lepiej, jak ty się czujesz. I czy w ogóle już wiadomo, kto to zrobił? Szczerze mówiąc, mamo, to sam nie mam pojęcia, jak się czuję. Policja nic nie wie jedynie że zabito go moim trofeum jeden z policjantów podejrzewa, że Eryk w porę przestał mówić powiedzenie matce o podejrzeniach policjanta, że to on mógł być ofiarą spowodowałoby tylko kłopoty mama była cudowna, ale jeśli w grę wchodziło zdrowie i życie jej ukochanego syna zapewne sama byłaby w stanie zabić zresztą jak to policja cholera ich wie Rzucają spekulacje i podejrzenia na prawo i lewo, a minie od cholery czasu, zanim dojdą, kto to zrobił i dlaczego. Do czasu rozwiązania sprawy zamknęli klub, więc będę musiał poszukać innego miejsca, aby ćwiczyć i, i uciekać od arlety. Kobieta podniosła lekko brew, na co Eryk tylko westchnął. Proszę, nie zaczynaj znowu, nie mam dziś siły na tę rozmowę. Dobrze, tym razem odpuszczę, ale doskonale wiesz, jakie mam zdanie na ten temat. A co do klubu? Moja sąsiadka ostatnio chwaliła nową siłownię. Ponoć mają tam saunę, a nawet salę bokserską z ringiem. Znajduje się na Ubinie. Podała mu dokładny adres. Może tam będziesz ćwiczyć do tego czasu? Matka zabrała pusty talerz Eryka i zaniosła go do mycia. Spadasz mi z nieba, jak zawsze. Storm zaśmiał się cicho i zapisał sobie adres klubu w telefonie. Może wieczorem pojadę sprawdzić. Prawdę mówiąc, to chciał po prostu sprawić przyjemność matce, a poza tym zapragnął iść poćwiczyć do mało uczęszczanej siłowni, żeby nikt nie zawracał mu głowy. Nie zrobisz sobie nawet wolnego od ćwiczeń, co? Znasz mnie, nie lubię marnować czasu. Zaśmiał się cicho, wstał od stołu i pocałował ją delikatnie w policzek. Spakujesz mi trochę zupy do słoika? Zjem wieczorem na kolację. Spakuję, spakuję. Matka wyglądała na bardzo zadowolona. Przygotowała dwa pojemniki i nalała tam pomidorówkę. Eryk zdecydowanie jadł gigantyczne porcje, ale przy jego stylu życia nie było to nawet dziwne. Arlecie też naszykować? spytała z lekką kpiną w głosie. Nie trzeba. Dziś wracam do siebie. Bożyński nie zamierzał podejmować tej gry. Muszę odpocząć i pobyć trochę sam. Spakował pojemniki do plecaka i ponownie przytulił matkę na pożegnanie. Wpadnę jeszcze w weekend. Uważaj na siebie, Eryku. Kobieta spojrzała zmartwiona na syna i odprowadziła go do samochodu. Mamo, ja zawsze uważam. Uśmiechnął się kącikiem ust, wsiadł do auta, Pomachał matce i ruszył w stronę siłowni. O tej godzinie na mieście nie było dużego ruchu, więc po parunastu minutach zaparkował już pod klubem. Wysiadł z samochodu i wszedł do środka. Pachniało tu nowością. W recepcji siedziała młoda dziewczyna, która bardziej była zajęta rzuciem gumy i stukaniem w telefon niż zauważeniem, kto akurat się pojawił. Erykowi to pasowało. Gorzej, jakby to była jakaś jego fanka albo pasjonat boksu. Kupił karnet na miesiąc, bo stwierdził, że znając życie, jego klub i tak pozostanie zamknięty dłużej. Szybko się przebrał, wszedł na salę, założył słuchawki i puścił muzykę na full. Nie chcąc marnować czasu, zaczął ćwiczyć i całkowicie pochłonął go trening. Najpierw lekka przebieżka, potem schodki, no i siłówka. To go wyciszało i odrywało od wszelkich trosk. Jedyne, czego teraz chciał, to, żeby udało mu się usunąć z przed oczu martwe ciało Andrzeja. Sam nie wiedział, jak długo ćwiczył. Pod sam koniec postanowił jeszcze zrelaksować się w saunie. Rozebrał się w szatni owinął ręcznik wokół bioder i wszedł do kompleksu odnowy biologicznej. Jego uwagę zaraz przykuła znajoma twarz. Erik przeklął pod nosem. Było już za późno na reiteradę. Serio, Wrocław to jakaś pieprzona wioska. Kiedy usiadł naprzeciwko policjanta, przybrał uprzejmy wyraz twarzy. Witam, panie podkomisarzu. Pan Burzyński. Nowy klub? Kamil uśmiechnął się na powitanie i zaraz mimo woli lekko spiął mięśnie. Tak, z polecenia. Musiałem znaleźć jakieś zastępstwo, dopóki mój lokal się nie otworzy, a tutaj jest całkiem zachęcająco. Można się przynajmniej na koniec trochę wygrzać, zwłaszcza teraz, kiedy pogoda nas dobija. Eryk momentalnie się rozgadał. Zawsze był ekstrawertykiem, ale tylko w stosunku do ludzi, z którymi czuł jakieś pozytywne powiązanie. Przykładowo rozmowy z Arletą i jej towarzystwem go męczyły. Miał też tak, że gdy się stresował, zaczynał dużo mówić. I teraz nie potrafił określić, czy słowo go włączył mu się z chęci, by podyskutować z gliniarzem, czy dlatego, że jego obecność go stresowała. Podziwiam to, że po treningu ma pan jeszcze ochotę się wygrzewać. Ja bym chyba zemdlał. Kamil zaśmiał się cicho, w końcu się rozluźniając. Erik wydawał się naprawdę przyjaznym człowiekiem. Policjant kompletnie inaczej wyobrażał sobie mistrza świata. Najwidoczniej pozory potrafią mylić. Lubię tu przychodzić po pracy, aby się zrelaksować i trochę wyciszyć. Jestem Erik. Przestańmy sobie panować. Chyba jesteś po pracy? Erik spojrzał na podkomisarza, a ten kiwnął głową. Nie dziwię się. Kiedyś chciałem być policjantem, ale wbrew pozorom nie przepadam za widokiem przemocy. Bokser nie przepada za widokiem przemocy? Kamil spojrzał na niego ze szczerym zdziwieniem. Wiesz, walki zawodowe na ringu. Zawody czy mistrzostwa to czysta sportowa rywalizacja. Chcemy wygrać, a nie zrobić komuś krzywdę czy też zabić. W policji masz jednak do czynienia z prawdziwymi ofiarami i prawdziwymi sprawcami, którzy chcą kogoś skrzywdzić. Trafiacie na okrutne zbrodnie obrazy takie jak ten. Burzyński potrząsnął głową: Tego widoku nie lubię. Całkiem logicznie mówisz. Prawdę powiedziawszy, wcale się nie dziwię. Przy moich pierwszych sprawach sam nie byłem w stanie znieść niektórych widoków, ale z czasem już przywykłem. Ponoć ludzie są jak świnie. Do wszystkiego się przyzwyczają. Ludzie są nawet gorsi od świń. Najbardziej morderczym gatunkiem jest gatunek ludzki, panie podkomisarzu. Eryk wstał i lekko się rozciągnął. A podobno mieliśmy mówić sobie po imieniu. Kamil uniósł wzrok i wpatrywał się w wysoką, wysportowaną postać pięściarza. A podobno Erik się uśmiechnął. Lecę pod prysznic. Zasalutował i wyszedł z pomieszczenia. W szatni powiesił ręcznik na ścianie i wziął szybki i zimny natrysk. Włożył czysty dres, zarzucił torbę na ramię i opuścił siłownię. Gdy tylko wszedł na parking, momentalnie zobaczył, że coś jest nie tak. Podbiegł do samochodu i sprawdził opony, które ewidentnie były poprzebijane. Kurwa mać. Eryk rozejrzał się po parkingu, chcąc wyłapać potencjalnego sprawcę. Jednak nikogo w pobliżu nie było. Kamil, wychodzący akurat z siłowni, od razu zauważył cholernie wkurzonego burzyńskiego. Co jest? Podszedł do Eryka, lecz nim ten zdążył odpowiedzieć, sam zauważył, w czym problem. O cholera, to są jakieś jaja. Storm uniósł potężne ramiona. Co się tutaj odpierdala? Kamil spojrzał w kierunku budynku siłowni. Monitoring. Rzucił krótko. Przecież nam nie udostępnią. Wyraził wątpliwość Eryk. Zapomniałeś, że jestem policjantem. Muszą mi udostępnić nagrania. Kamil ruszył z powrotem w stronę siłowni, a za nim powlógł się poirytowany sportowiec. Podkomisarz Kamil Wilman. Doszło do przebicia opon na waszym parkingu. Muszę sprawdzić monitoring. Kamil od razu pokazał blachę, a recepcjonistka przełknęła nerwowo ślinę. Monitoring? Ale my nie mamy monitoringu. Jak to nie? Jak przed siłownią wiszą kamery? Wtrącił się Eryk coraz bardziej zirytowany. To, to atrapy. Szef je kupił na postrach, ale nie podłączył, aby zaoszczędzić na prądzie. Recepcjonistka, która była ewidentnie młodą studentką, dość mocno się zestresowała. I co teraz? Eryk westchnął podłamany i spojrzał na funkcjonariusza. Sprawdzę rano monitoring miejski. Może udało się coś złapać. A teraz mogę ci jedynie zaproponować podwózkę do domu. Odezwał się Kamil spokojnym tonem, aby jakoś ułagodzić już i tak zdenerwowanego Eryka. Myślisz, że to może być jakoś związane z tym morderstwem? mruknął pod nosem Eryk, wychodząc już z siłowni. Nie zaprzeczam, ale też nie potwierdzam. Może to zwykły wandalizm, jednakże ten zawód nauczył mnie, że rzadko kiedy pojawiają się takie zbiegi, okoliczności. Kamil wszedł do swojego samochodu, a miejsce pasażera zaraz zajął Eryk. Podaj mi swój adres. Policjant wyjął telefon i wszedł od razu w nawigację. Komuny Paryskiej 75. Serio? Coś taki zdziwiony. Eryk zmarszczył brwi, co lekko speszyło Kamila. Wybacz, ale byłem pewny, że walniesz mi jakąś nowobogacką dzielnicę. Twoja dziewczyna nie narzeka? To dość niebezpieczne tereny, ładnie rzecz ujmując. Na słowa Kamila Eryk jedynie się zaśmiał, rozluźniając przy tym atmosferę. Myślisz, że wytrzymałbym, mieszkając z nią na co dzień? Poza tym nie lubię przepychu. Własne mieszkanie jest mi potrzebne jedynie do tego, aby odpoczywać, więc ta miejscówka idealnie się do tego nadaje. Ruszyli na przedmieście Oławskie, zwane potocznie przez Wrocławian trójkątem bermudzkim Kamil milczał, ale zerkał kątem oka na Bożyńskiego, który wydawał się zamyślony. Policjant z jednej strony wiedział, że nie powinien rozmawiać z Erykiem, ale z drugiej strony nie postawiono mu przecież żadnych zarzutów. Był jedynie pracodawcą ofiary. Ale też nie dlatego Kamil czuł się niepewnie. Niekomfortowo. Było coś dziwnego w tym wszystkim, coś, czego nie pojmował, czego się bał. Dlaczego, gdy. ujrzał nagie, umięśnione ciało Eryka Burzyńskiego, wchodzącego do sauny, poczuł, jakby niewidzialna obręcz, ściskała mu gardło, uniemożliwiając oddychanie. Co to było to diabła? A teraz, gdy czuł zapach żelu pod prysznic i jakiś eleganckich perfum Storma, dlaczego czuł się podobnie? Czy go całkiem pojebało? Nie rozumiał tego i czuł złość. Sam już nie wiedział na kogo, na siebie, na boksera, na głupie, zbiegi okoliczności, czy na tego pojeba, który zabił tamtego kolesia i uruchomił cały ten zasrany splot przypadków, które doprowadziły go do tego, że jechał w jednym samochodzie z Mistrzem Świata w boksie i rozmyślał o jego umieśnionych ramionach. Pojeb. Jego ojciec zapewne tak by go nazwał w tym momencie. Kiedy podjechali pod poniemiecką kamienicę, już zmierzchało. Listopad był chyba najbardziej ponurym miesiącem w roku. Krótkie dni, zimno, deszcze, wiatry. Generalnie, gdyby miał drugie imię, brzmiałoby ono depresja. Ale Kamil wcale nie czuł się źle, wręcz przeciwnie. Miał wrażenie, że uderzają w niego jakieś siły witalne, które sprawiają, że chce mu się krzyczeć z radości. Pojeb. Kiedy zaparkował przed bramą, spojrzał szybko na Eryka. On przypatrywał mu się bardzo uważnie. Kamil odchrząknął zdecydowanie nieco nerwowo. To jesteśmy. Serio? Brawo, Wilman. Gdyby mógł zrobić gest Facepalm'a, to zapewne właśnie to by teraz zrobił. Eryk uśmiechnął się nieznacznie. Sprawiał wrażenie całkowicie... Wyrusowanego Kamil wręcz przeciwnie Dzięki Gdy coś ustalicie, daj mi znać w pierwszej kolejności Poprosił Burzyński Nie ma innej opcji A co z twoim samochodem? Kamil zmarszczył brwi Załatwię to Mam autokasko, serwis się tym zajmie Okej, okay, zatem trzymaj się Dokończył Eryk i wyciągnął rękę Kamil uścisnął ją, czując znowu to dziwne, głupie, dławienie w gardle. Kiedy Erik wysiadł, Wilman ruszył z piskiem opon, nie patrząc nawet w lusterko wsteczne. On. Wciąż pamiętam ból odrzucenia i osamotnienia. Wciąż widzę ciebie uśmiechniętego i pełnego nadziei, jak idziesz z nimi do samochodu. Trzymasz ich za ręce? A oni wpatrują się w swojego zielono-okiego aniołka. Na mnie nigdy nikt w ten sposób nie patrzył. Odrzucenie boli, niesprawiedliwość także. Jedynym lekiem na złagodzenie tego bólu może być zemsta. Rozdział czwarty. Taylor Swift, anti -hero. Kilka kolejnych dni upłynęło Kamilowi na pracy, raportach, papierologii i dalszych działaniach w prowadzonej sprawie. Niewiele udało mu się ustalić. Ofiara nie miała żadnych wrogów, żadnych zatargów. Andrzej Kareński pracował dla Storma od dwóch lat. Trafił do zespołu z polecenia Jakubczaka, czyli trenera. Był uczciwy. Miał żonę, synka, mnóstwo planów życiowych, ale i zawodowych. Żadnych dragów, długów, zależności. Może to faktycznie była pomyłka? Ktoś chciał zaciachać Storma i się pomylił. Rzucił sugestie Jurek. Kamil pokręcił głową. Mało prawdopodobne. Też o tym myślałem, ale oni różnią się pod względem fizycznym. Różnili. Poprawił się szybko. Kareński był szatynem, miał około metra siedemdziesięciu. Burzyński to gigant. To coś innego. A może to jakieś ćpuny? I nic nie ukradli? Kamil włączył przeglądarkę. Chyba że ktoś ich spłoszył. Wydaje mi się, że to ma związek z samym stormem. A te przebite opony? Kamil spojrzał na partnera. Cholera wie. Jurek wykrzywił wargi. Może to jakiś chory fan? Stalker? Oby nie, bo to by oznaczało, że to jeszcze nie koniec. W tym momencie do ich pokoju weszli starszy aspirant Bernard Kalicki i jego partner podkomisarz Waldemar Berczyk. Stanowili część ich wydziału. Ja pierdolę, co za dzień! Kalicki, trzydziestoletni, przystojny blondyn, usiadł za biurkiem i westchnął ciężko. Berczyk. 43-letni mąż i ojciec nastolatki, noszący elegancko przystrzyżoną brodę i nieco długie włosy, który spinał w kucyk, parsknął śmiechem. Co się stało? Jerzy popatrzył, zaciekawiony na kumpli. Bernio miał branie. Waldek prychnął, a Kalicki wystawił w jego kierunku środkowy palec. Branie? Nie byliście czasem na jagodnie w tej nocy.